bo edukacja powinna być kolorowa, bo szkoła powinna być kolorowa, a nauczyciel jest jak malarz, który ubarwia tą szarą, edukacyjną rzeczywistość i wybiera z tej palety barw te kolory, które w danym momencie są mu akurat potrzebne. Tymi kolorami mogą być pasja, przyjemność, kreatywność, wyobraźnia, przestrzeń, nowoczesne technologie. Pasja to kolejny element naszego procesu zmian. Nie ma chyba nic fajniejszego niż możliwość przeniesienia naszych zainteresowań i pasji do szkoły oraz zarażanie nimi uczniów. Tak było właśnie w moim przypadku. Gdy dostałam możliwość prowadzenia zajęć technicznych w gimnazjum, stworzyłam innowację pedagogiczną, w którą włączyłam właśnie moje zainteresowania i pasje związane z szyciem i z filcowaniem. Niesamowitą frajdę sprawiało mi obserwowanie uczniów, uczennic, które z takich osób niepewnych siebie, niezbyt świadomych swoich talentów, umiejętności, nie do końca dowartościowanych, stają się profesjonalistkami w tym, co robią. Moja pasja nagle stała się ich pasją. Moje zainteresowania stały się ich zainteresowaniami. Stworzyliśmy wspólną pasję w naszej wspólnej przestrzeni. One stały się dowartościowane, pewne swoich umiejętności, świadome tego, co potrafią. Dzięki tej pasji właśnie powstały takie projekty jak międzyszkolne akcje awatarkowe, pożeracze smutków, czy też projekt filcowe pomocy dydaktyczne. To właśnie dzięki tym projektom o naszych działaniach usłyszała cała Polska. Nie bójmy się zarażać pasją naszych uczniów. Nie bójmy się przenosić naszych zainteresowań do szkoły, na nasz przedmiot, do naszych działań edukacyjnych. Pasja jest takim motorem, takim napędzaczem do działania, takim wielkim kopem motywacyjnym. Nieodzownie z pasją związana jest przestrzeń. To właśnie dzięki projektom zrozumiałam, jak bardzo ważna jest przestrzeń. Przestrzeń do działania, przestrzeń do popełniania błędów oraz przestrzeń do uczenia się. Tej przestrzeni potrzebujemy zarówno my, nauczyciele, jak i nasi uczniowie. Nam, nauczycielom, przestrzeń potrzebna jest do planowania, do myślenia, do podsumowania, do ewaluacji, a także dzięki tej przestrzeni stajemy się obserwatorami, przewodnikami naszych uczniów, tutorami czy też mentorami. Uczniowie dzięki tej przestrzeni, którą im dajemy, uczą się popełniać błędy. Mają większe możliwości uczenia się. Mają większe możliwości rozwijania samodzielności. Uczą się odpowiedzialności, współpracy, dobrych relacji w grupie. Uczą się tego, że błędy są ok. Dawajmy przestrzeń sobie i naszym uczniom. Z pasją i przestrzenią nieodzownie związana jest przyjemność. Nie ma chyba nic gorszego niż wykonywanie własnej pracy bez przyjemności. Jeżeli nam to, co robimy, sprawia przyjemność, uczniom też będzie to sprawiało przyjemność. Jeżeli nie czerpiemy satysfakcji i przyjemności z tego, co robimy, nasi uczniowie też nie będą odczuwać tej przyjemności i czerpać satysfakcji. Rozbudźmy w sobie tą przyjemność. Zastanówmy się, czy nasza praca, to co robimy, sprawia nam przyjemność. Rozbijmy to na elementy, na cząstki i skupmy się na tym, który element nie pasuje nam do tej układanki. Z którym elementem mamy problem, który być może nie sprawia nam tej przyjemności. I pomyślmy, co możemy zrobić. Przyjemność, pasja i przestrzeń. To są te kolory z palety, którymi ubarwiamy szarą rzeczywistość edukacyjną.